Mam już tego dość. Wszystko mnie przerasta. To, co jeszcze niedawno było dla mnie tak bardzo ważne, nagle straciło jakikolwiek sens. Dopiero teraz, kiedy wszystko straciłem, dostrzegłem tego wartość. Ostatni etap mojego życia to schody, które prowadziły mnie niżej i niżej. Siema. Masz się do siebie. Masz tydzień na spłatę. No i co? Byłeś siebie taki pewny? Najpierw straciłem matkę, później dziewczynę. Nawet moi znajomi odwrócili się ode mnie. Czasem zastanawiam się, czy to wszystko da się jeszcze naprawić. Na pewno nie jest łatwo, ale widzę jakieś światełko w tunelu. Chciałbym odzyskać to, co straciłem, ale czy jestem w stanie temu podołać? Na pewno nie sam. Samemu ciężko jest się podnieść. W dzisiejszych czasach, jeżeli nikomu na tobie nie zależy, nie masz żadnych szans. Thank you.
ale kiedy już dorosłem, to zrozumiałem, zjebałem w życiu swoim wiele ważnych rzeczy. Gdybym miał o nich napisać w połowie, skończyłby mi się zeszyt. Tych rzeczy z nich żałuję, w sumie to prawie wszystkich, że się czuję, nie pojmuję, czemu tak raniłem bliskich. Teraz muszę znosić ból, ból utraty, zaufania mej rodziny, brata, siostry, mamy i taty. Ale co mam kurwa zrobić? Już nie wolno się poddawać. Wiem, że zawsze gdy upadnę, muszę znów na nogi stawać. Choć nieraz próbowałem w ręce Boga się oddawać, to się wziąłem do roboty i finałem były brawa. Czasem się gubimy, czasem możemy się potknąć, czasem wyspić się w górę, najpierw musimy dna dotknąć. Obić się od dna to rzecz wcale nie prosta, więc uważaj, ziom, byś nigdy tam nie został. Sens i bez żadnej motywacji ciągle odczuwałem stres i brak akceptacji ze strony bliskich osób, znajomych i dziewczyny. Długo nie wiedziałem czemu, nie mogłem znaleźć przyczyny, ale teraz ją znalazłem. Okazało się ją trwanie, że się zacząłem szanować. Wyjebane, nie mam na nie. Zamknąłem swoje oczy i miałem kurwa wizję, żeby ściągnąć z twarzy maskę i nie udawać, że git jest. Czasem się gubimy, czasem możemy się podpiąć, czasem wyspić się w górę, najpierw musimy dna dotknąć. Odbić się od dna to rzecz wcale nie prosta, więc uważaj się, byś nigdy tam nie został. Czasem się gubimy, czasem możemy się potknąć, czasem wyzbić się w górę, najpierw musimy dna dotknąć. Odbić się od dna to rzecz wcale nie prosta, więc uważaj się, byś nigdy tam nie został.